Nie chcę wypowiadać jej imienia, jest dla mnie jak Voldemort. 10 osób miało poznać kogoś, z kim mogą coś stworzyć. Po co ty tu przyszłaś? Witajcie. Dzisiaj jesteście tu, bo któraś postawiła ultimatum. Każda jest kompatybilna z kilkoma osobami. Ktoś może do mnie pasować. Jestem gotowa spędzić z kimś resztę życia. Nie jestem gotowa na małżeństwo. Postawiłam ultimatum. Zaręczę się, albo to koniec. Chcę poślubić tę osobę i mieć dzieci. Nie chcę trwałości ani stabilności. Pragnę wolności. Najpierw chcę żyć z tobą 5 lat. Nie chcę wchodzić w małżeństwo z takimi problemami. Jeśli nie lubisz mojego psa, wynoś się. Czasem nie dostrzegasz osoby, którą masz przed sobą. Postawiłaś ultimatum. Wiedziałaś, czego chcesz, a teraz nie wiesz? Nie możesz mieć na sobie. Znajdę kogoś, kto jest gotowy. Chciałaś ślubu, a zakochałaś się w kimś w 1,5 tygodnia. Miałam ustalić, czego chcę. Czy chcesz mnie? Mieszasz. I gra z naszym życiem. Nic nie zrobiłam. Czego ode mnie chcesz? Już jest za późno. Ta sytuacja jest porąbana. Czasem miłość nie wystarczy.